Nauczycielki zabrały dzieci do domu strachów na terenie Parku Dinozaurów w Łebie. Były krzyki i przerażenie, ale dyrektorka przedszkola zapewnia, że dzieci były zadowolone. O sprawie napisał Głos Pomorza, a film opublikował portal gp24.pl. Jacek Gasiński. Nie bójcie się, to są tylko takie maskotki. To nagranie z wycieczki grupy przedszkolaków do domu strachów w Parku Rozrywki w Łebie. Idziemy do przodu, chodźcie. Próbującą uspokoić dzieci i autorką nagrania jest dyrektorka słupskiego przedszkola Niezapominajka, które zafundowało swoim podopiecznym tę niezapomnianą atrakcję. A widzicie, tak chcieliście się bać, a teraz co? Ale nie aż tak. Wszystko za zgodą rodziców, którzy zapłacili za bilety wstępu. Skorzystaliśmy z atrakcji w Parku Rozrywki dla Dzieci. Uważam, że skoro taka atrakcja, która teraz okazała się nie atrakcją, w ocenie społeczeństwa jest tam, to można z niej skorzystać. Nie, trzeba być twardym, idziemy do przodu. Zawrócenie z tego domu strachu byłoby jeszcze większą traumą, bo to by pokazało, że dzieci mają przegrywać, poddawać się i uciekać. Strasznego! W rodzinnym parku rozrywki, na terenie którego jest dom strachów, przekonują, że to opiekunowie muszą zdecydować, z których atrakcji korzystać. Jest to nauczka na przyszłość, oczywiście dla nas wyciągnęliśmy lekcje. Rozmowę z panią dyrektor również przeprowadziłam. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta sytuacja jest zbyt rozdmuchana. Dziecięca psycholog dobrze ocenia zachowanie opiekunki, która pokazuje dzieciom, że nie ma się czego bać. Choć nie rozumie, jak można było zafundować kilkulatkom tak ogromny stres. No co, wzięliście dom strachu? Wzięliście dom strachu? Na dziesiątki lat to jest w stanie utkwić w psychice człowieka, mimo że on w międzyczasie dorasta, zdobywa wiedzę o tym wszystkim, ale traumatyczny charakter tych przeżyć nie znika. Może słuchajmy rodziców i słuchajmy dzieci. W słupskim magistracie przekonują, że i dzieci, i ich rodzice chętnie wybraliby się w to miejsce przynajmniej jeszcze raz. Gdybym miała je wysłać raz jeszcze z panią dyrektor i z grupą pań, które się nimi opiekują, zrobiłabym to. Spotkaliśmy tych, którzy tak zrobili. Po prostu chcę jeszcze raz spróbować, ale z mamą i tatą.